dnia naszego pielgrzymowania w wierze. Bardzo się cieszę, że naszej liturgii odpustowej, uroczystej w sumie przewodniczy ksiądz prałat, dziekan Henryk Orszula, którego bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy i cieszymy się, że jest z nami dziś w tak ważnym, uroczystym dniu dla naszej parafii, że będzie modlił się za całą naszą parafię, sprawując tę najświętszą ofiarę. Przez moją parafię. Przyparcie się pięknemu obliczu Jezusa Chrystusa Miłosiernego, to oblicze staje się mówić: nie bójcie się, nie lękajcie się, ja jestem. No i te promienie spływające z serca Jezusowego, blado-czerwone, to jest przecież spływające Boże miłosierdzie na cały świat i na mnie. I jeszcze ten napis: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, bo jeśli chcemy skorzystać z Bożego miłosierdzia, chcemy, to powinniśmy bardzo, bardzo ufać Jezusowi miłosiernemu. Tyle ufności miała kobieta ewangeliczna, która chorowała przez długie lata chusty, a wysoko gdzieś wyżej stoi wokół i pieje. To właściwie sumienie pieje, ale Piotr płacze. Jezus mu darował, zapytał tylko Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tak, kocham cię. Powiedz jeszcze raz, czy ty mnie kochasz. Jeszcze raz powiedz, czy ty mnie kochasz. Panie, ty wiesz, ty wszystko wiesz, że cię kocham. Gorzko płakał, trzeba czasem płakać za swoje grzechy, trzeba płakać za grzechy swojej rodziny, za swojej bliskich. Potrzebny jest ten płacz serca, potrzebny jest ten płacz sumienia i potrzebne jest to bijące sumienie, żal za grzech. Trzeba tak żałować, aby osiągnąć Boże miłosierdzie, jak żałował Bóg. Nawrócił się na krzyż. Jezus wszystko darował. Piękne jest opowiadanie Romana Garniego, który mówi, że pewnego razu do bram raju puka człowiek, otwiera bram raju święty Piotr. To jest krew Jezusa Chrystusa. I co mówi święty Piotr? Najpierw otworzył szeroko bramę raju, potem przyklęknął, pochylił się i puścił Łotra do raju. Piękne opowiadanie, które niesie wspaniałą naukę, wspaniały moral, że największe grzechy Chrystusowa krew obmywa. Miłosierdzie Boże jest bez granic. Ale są tacy, którzy nie żałują za grzech. Mówimy o grzesznikach zatwardziałych, o tych, którzy nie chcą się wzruszyć. Są tacy. My ich często spotykamy w szpitalu tuż przed śmiercią, chyba czasem rzadko, że nie chcą się wzruszyć, nie chcą przyjąć sakramentu świętych, nie chcą przyjąć pojednania Eucharystii i namaszczenia chorych, choć całe życie mówili, że są wierzący. Judasz nie skorzystał z miłosierdzia Bożego.
Amen. Amen.